Pierwszy rzut skuteczny. Znowu szmatek nam się tu będzie. Mamy tutaj szmatę, czy to ręcznik. Próbuj wejść dalej. Wejść dalej. No to próbuj wejść. Witajcie kochani, dzisiaj kontynuujemy nasze poszukiwania z magnesem neodymowym na Jeziorze Mazurskim. I mamy nadzieję, że nam się dzisiaj też poszczęści i znajdziemy dużo przedmiotów po naszych kochanych żeglarzach. Zobaczcie, w poprzednim odcinku rzucaliśmy magnesem na tamtym pomoście, a dzisiaj jesteśmy na tym właśnie drugim, przyległym do niego. A tutaj Ewelinka sobie walczy. Pierwszy rzut skuteczny. Znowu szmatek nam się tu będzie. Mamy tutaj szmatę, czy to ręcznik, klasycznie. Ale zobacz, nie ma pustych brań. Co rzut, coś jest. Pierwszy rzut to się liczy. Dał nam co? Szmatę. Kolejny rzut przyniósł nam kapselek, klamerkę i kapselek. Łańcuch chyba. Ja cię kręcę. Ale on jest przyczepiony chyba z drugiej strony. No tu jest na stałe chyba doczepione. Do tego łódki się też sumują. Ale takie rzeczy też się łowi. Tak, on z tej strony jest chyba przymocowany. Świsterek na ryby. Przyda się, bo akurat my też wędkujemy. Nada się? Pewnie, że się nada, zobacz. Jest główka, jest gumka, jest przypon. Jest twister. To wiaderka. Pik. Trzeba powiedzieć, że mamy 31 października. Zobaczcie, jaka pogoda. Za chwilę będziemy się rozbierać. A poprzednią część, którą możecie zobaczyć, tu u góry wyświetli wam się link, jak byliśmy, jak nagrywaliśmy. To było strasznie zimno. Nie do zniesienia, a dzisiaj jest piękna pogoda. Co tu się dzieje? Aura się zmienia jak nic. Co to? Pyk, myk, ale nie wiem co to. Otwieracz? Nie. Nie, co ty? Może jakiś element od jachtu, trudno mi powiedzieć. Coś od czegoś. Coś od czegoś, zobaczcie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ale jest. Najważniejsze. I co tam się zaczepło? Zaczepiło się tak. Kramereczka kolejna i kawałek pręcika. A tam dalej płyną do nas, zobacz, zaciekawieni żeglarze. Co my tu robimy? Co my wyciągamy? Być może ktoś z nich coś zgubił. Tak. Tak sobie teraz pomyślałem, że ta łódka z chłopakami tutaj płynie, bo zobaczyli, jak tak atrakcyjna dziewczyna rzuca magnesem i nie daje im to spokoju. Aha. No to taki prosty przekaz. Ewelinka wyłowiła kapsel. I co tam jest napisane? Próbuj wejść dalej. Wejść dalej. No to próbuj wejść. Próbuję. Co tam wyskoczyło? Szmaticzku. Szmaticzku i gwoździczku. Ale ile? Patrz! Jeszcze trochę to my sklep metalowy założymy, a nie sklep z wykrywaczami metali. Tak, tu jeszcze mam takie małe główienko. O, zobacz. Prawie kilogram. Jeden zaciąg. O, jeszcze tu. Pyk. Pyk. I osrane. Pomosty przez ptactwo. Ale jak? Czekaj, żeby mnie nie wciągnęło.
kolejne zaciągnięcie i kolejnych masek gwoździ. I to faktycznie ile i jakie. Do kolekcji, na kupeczkę. Na kupeczkę, kochanie. Sklep metalowy otworzymy, sklep metalowy otworzymy. No to chyba ktoś celowo mi się wydaje, że to wywalił. Nie, komuś mogło tu spaść. Aż tyle? Rzucaj, zobaczymy co. Następny rzut da. Dźwigaj, dźwigań. Dźwigaj, dźwigaj, maleńka. Zobacz. A ty, farciaro, jest i nóż. Musi być nóż na rzucanie, to już ile nie? Tych noży mamy? Drugi wypad i po prostu szapka zapełniona. A taki na grzyby, zobacz. Się tu zaczepiło. Szaszor mąkę zrobił, bo za chwilę będą łódki ściągane. Kończy się sezon, to i ruch. Wzmożony. Przy brzegu, wzmożony. Chłopaki zwijają swoje jachty do domu. A my rzucamy. A my rzucamy dalej. Puszka i haczyk. Kawałek puszki. Kawałek puszki. O śrubeczka. Może to z tego jachtu, co tam go wyciągają, co? Nie no, przecież oni tu nie cumowali. To żartuję, śrubka. O. A poza tym, jakby to się odpadło od łódki, to już by nigdzie nie odpłynęli. Najwyżej na dno. Ale spora ta śruba. O. Kapselek, kawałek klamry, żelastwo i świca od motorowera. Także miejscówka zmieniona i więcej od razu rzeczy. No, żeby się nie wyrżnęło. Co to? A na slipie, tam gdzie łódki wodują, takie łoto elementy. Co to jest? Metalowe. Od czegoś rurki ktoś coś pewnie dopasowywał i obciął. 2 kilo złomu. A wiaderko mamy tam. A magnes tu. Jak sami widzicie, ten wyjazd nie był zbytnio bogaty, tak jak ten nasz poprzedni w tym miejscu, ale co? Najważniejsze, że razem wspólnie spędzony czas na poszukiwaniach najtańszej pasji, jaka jest tylko możliwa, rzucaniem magnesem neodymowym. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie subskrypcje, lajki, skomentujcie. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.